podróży. W podróży, napisane przez A.T. Schofielda, doktora medycyny, dobrze znanego specjalisty, lekarza z londyńskiej Harley Street, autora chrześcijańskiej równowagi umysłowej i innych dzieł. Druk towarzystwa wydawniczego Stirling Tract Enterprise de Drummond Tract Depot Stirling w Szkocji. W podróży w czasie wojny francusko-pruskiej w roku 1871, której to wojny punktem kulminacyjnym były walki pod Sedanem. W mieście tym był wówczas wielki międzynarodowy szpital, na którego czele stał pewien znany lekarz z szpitala świętego Bartolomeusza z Londynu. Zmarł on tam na skutek zarażenia się ospą od jednego z pacjentów. A był tak kochanym, że mu urządzono pogrzeb wojskowy z udziałem oddziałów obu armii. Uroczystościom zaś pogrzebowym przewodniczył burgmistrz miasta Sedanu. Znanym tym lekarzem był dr Davis, ogólnie znany jako dobry czarny doktor. Wywodził on się z Barbadosu, jego ojciec był Europejczykiem, jego matka zaś z Barbadosu. On sam, czarny jak heban, wysoki wyglądem, wyróżniający się mężczyzna. Kilka dni przed śmiercią przysłał mi następujące sprawozdanie ze swej ostatniej podróży, odbytej na tydzień przed zapadnięciem na tę śmiertelną chorobę. Przebywał u swych przyjaciół w Yorkshire i przybył do Londynu, aby pojechać na drugą stronę kanału pośpiesznym parowcem z Folkestone, który to statek wpływał do portu z przypływem, gdyż wówczas jeszcze nie było mola. Na stacji Charing Cross powoli posuwał się wzdłuż peronu, szukając miejsca w pociągu, gdyż było dużo podróżujących. Nareszcie znalazł miejsce siedzące w przedziale pierwszej klasy od strony peronu, twarzą w kierunku jazdy. Naprzeciw siedziała mała starsza pani o bardzo błyszczących oczach, pilnie zajęta szydełkowaniem. Obok niej siedział jej nieco ociężały i tęgi mąż. Dalej w kącie jakiś pan czytał The Times, a po stronie doktora Davisa siedziały dwie starsze panie, zapewne panny. Doktor, znużony długą podróżą, powiesił swój kapelusz na wieszaku. Można było zauważyć, że miał na sobie narzutkę aksamitną, której niebieski kolor wraz ze złotymi wyszywaniami dawał mu fascynujący wygląd. Wsunął się w głąb siedzenia, a gdy zamknął oczy, usłyszał następującą rozmowę. Co za przystojny mężczyzna, Janku. Moja droga, on może słyszeć, co ty mówisz. No to co, jeśli tak, odpowiada mała pani. Nie rozumie ani jednego słowa. Nie bądź zbyt pewna tego. Och, Janku, jakiś ty dziecinny. Czy nie widzisz, kto to jest? Nie, moja kochana, nie jestem taki pewny. Ależ to jest jeden z tych książąt afrykańskich, którzy przyjechali, aby odwiedzić królową. Przecież jest czarny jak węgiel. Doktor Davis, usłyszawszy to, lekko zadrżał, gdyż był niezmiernie wrażliwy na punkcie koloru. Nie możesz być pewną, kim on jest, oponował słabo Jan. A ja ci mówię, że to jest jakiś książę afrykański. Zdecydowanie, oświadczyła jego maleńka żona. I czy nie jest to okropne, Janku,
Pomyśleć tylko, że ten biedny poganin teraz opuszcza ten kraj, a prawdopodobnie nawet nie wie o tym, że ma duszę. Uważam, że to jest naprawdę wstyd. No tak, ale na to ty nic nie poradzisz, uspokajająco rzekł Jan. Nie mogę, energicznie odpowiedziała pani. Ja wnet bym mu powiedziała, gdybym znała jego język. Okropna rzecz pomyśleć o tym. Jan coś mruknął, a mała pani rozpoczęła z powrotem szydełkować, wzdychając, gdyż miała dobre serce. W tej właśnie chwili pociąg mijał Crystal Palace po prawej. Szklane powierzchnie tego pałacu lśniły jak diamenty w blasku popołudniowego słońca. Ów pan spoza The Times rozpoczął. Co za wspaniały gmach! Jak pięknie wygląda! Słyszałem, że wieczorami jest tam pełno studentów. Nasza młodzież ma jednak duże przywileje obecnie. Niczego podobnego nie było w moich latach szkolnych. Nasi chłopcy i dziewczęta nawet nie zdają sobie z tego sprawy, jak wdzięczni winni być za to wszystko. Ja bym znowu tak nie twierdziła, odpowiedziała mała pani, do której owe uwagi wydały się być zwrócone. Nie zdaje mi się, aby dzieci obecnie miały się lepiej aniżeli my. Nawet pod wielu względami jest gorzej. Te wielkie lokale rozrywkowe dużo wyrządzają szkody. Chłopcy i dziewczęta robią, co tylko im się podoba, a jeśli chodzi o moralność, to lepiej na ten temat nie mówić. Doktor Davis zauważył, że nadszedł odpowiedni moment i najczystszą angielszczyzną powoli otwierając oczy i przechylając się w przód powiada: moralność, proszę pani? Nasza mała pani niemal nie zemdlała. Po prostu wyskoczyła ze swego siedzenia, a gdy z powrotem w nie wpadła, cichutkim głosem rzekła: najmocniej pana przepraszam, nie wyobrażałam sobie tego, że pan rozumie nasz język. Co też pan o mnie musi myśleć? Ja myślę, że pani powiedziała moralność. Czy nie tak, proszę pani? Tak jest, to powiedziałam. A co to jest moralność, proszę pani? Moralność, proszę pana, jest to bardzo dobra rzecz. Nie moglibyśmy się bez niej obejść. Czy nie tak, Janku? Tak, moja droga. Nie myślę, żebyśmy się mogli obejść. W każdym razie, proszę pana, nie będziemy próbować. Moralność jest bardzo dobrą rzeczą dla obu światów, dodała jego żona. Dla obu światów? Dalej pytał doktor. Dla obu. Jest jeszcze jeden poza naszym, a nawet są dwa. Jeden jest to niebo, a drugi piekło. A jak one wyglądają? Niebo, proszę pana, odpowiada nasza pani, wielce zadowolona, że udało jej się wdać w konwersację z tym afrykańskim księciem. Jest tam, gdzie są aniołowie i dokąd wszyscy dobrzy ludzie idą. Wszystko ze złota i ze szkła, i harfy, i szczęście. A piekło jest to miejsce, gdzie jest diabeł. Okropne miejsce, gdzie są wszyscy niedobrzy ludzie. Same płomienie i okropna ciemność. Do jednego z tych miejsc musimy pójść, gdy umrzemy. Afrykański książę wychylił się w przód z ogromnym zainteresowaniem. A jak to się można dostać do nieba, proszę pani? Otóż to, proszę pana, odpowiada mała pani triumfująco spoglądając na Jana. To jest całkiem łatwo. Naturalnie musi pan być dobrym, grzecznym dla wszystkim, każdemu wybaczać przekroczenia, musi się pan ochrzcić i żałować za swoje grzechy, iść do kościoła i przyjąć sakrament, kochać nieprzyjaciół, pomagać biednym i tak czynić innym, jakby pan chciał, aby panu czynili i to jest droga do nieba. Czy nie tak, Janku? W zupełności, moja droga. Po czym cichym głosem dodał:
ale jeśli będziesz dalej prowadziła tę rozmowę, to na pewno nabawisz się kłopotu. A następnie do doktora Davisa, który wciąż jeszcze... A następnie do doktora Davisa, który wciąż jeszcze grzecznie słuchał, mógłbym tylko jeszcze dodać, że jeśli pan sobie życzy jakichś dalszych informacji co do tych spraw, to mamy znakomitego duchownego w Folkestone, który panu wszystko powie, co tylko pan będzie chciał wiedzieć. Mogę panu dać jego adres. Mój panie, odpowiedział czarny doktor, podróżujemy z szybkością 50 mil na godzinę. I ja chciałbym upewnić się teraz co do drogi do nieba. Ależ czy ja, przerwała mała pani, raczej dotknięta, nie powiedziałam panu słowo w słowo zupełnie tak, jak to jest napisane w Biblii? W Biblii, proszę pani? Tak, w Biblii. Biblia jest to książka, której autorem jest Bóg i wskazuje ona nam drogę do nieba. Znajdzie pan tam wszystko, co powiedziałam, dokładnie tak samo. No i oczywiście, jeśli by pan się zwrócił do naszego duchownego, przekona się pan, że on o tym wszystkim również wie. Och, proszę pani, ja tak chciałbym zobaczyć to w Biblii, powiada doktor. I zobaczy pan, powiedziała mała pani i zaczęła szukać w swej torebce. Gdy to po chwili okazało się bezskuteczne, zwróciła się do nieprzychylnie nastrojonego Jana z zapytaniem, czy on nie ma czasem gdzieś Biblii. Na to odpowiedział Jan: nie, moja droga, nie mam, a zresztą już czas, żebyś temu panu dała spokój. Nic jednakowoż nie mogło umniejszyć misjonarskiego zapału naszej małej pani. Przepraszam pana, zwraca się do tego pana w kącie. Czy ma pan Biblię? Nie, nie mam. Zresztą uważam takie konwersacje religijne za wielce niewłaściwe. Czy panie macie Biblię? Niczym zrażona nasza mała pani dalej zapytała dwie starsze panie. Nie, odpowiedziała jedna za drugą, niestety nie mamy. Co za szkoda, powiada mała pani. Wydaje się, że nie ma w przedziale egzemplarza Biblii. Bardzo mi przykro, lecz słowo w słowo powiedziałam panu drogę do nieba. No i jak mój mąż Jan powiedział, nasz proboszcz w Folkestone będzie niezmiernie rad pana poznać. A ja tak chciałbym ten wyjątek zobaczyć teraz, powiedział doktor Davis z westchnieniem, cofając się z powrotem w głąb siedzenia i zamykając oczy. Nasza mała pani wpatrywała się przez chwilę jakby ze smutkiem w doktora, po czym lekko westchnąwszy z powrotem wzięła się do szydełkowania, wycofując się z pola misyjnego. W przedziale raz jeszcze zapanowała cisza, w czasie gdy pociąg z gwizdem pędził przez zmrok nadchodzącego wieczora. Po dłuższej chwili doktor Davis powoli sięgnął do kieszeni płaszcza i wyciągnął małą książeczkę. Wychylając się w przód ponownie i wyciągając ją w kierunku małej pani. Czy to ta książeczka, którą pani szukała? Tak, o, to właśnie ta, to jest testament, właśnie to, czego potrzeba. Testament, proszę pani? Tak jest, Biblia ma dwa testamenty. Jest Stary Testament i Nowy, a ten, którym jest, to jest Nowy. A który nam wskazuje drogę do nieba? Ależ właśnie Nowy, ta właśnie książeczka.
Czyż zechciałaby Pani mi pokazać ten wyjątek, który Pani mi podała? Z przyjemnością, powiada nasza Pani, znowu ogarnięta misjonarskim zapałem, biorąc książeczkę do ręki. Zaczęła szybko obracać stronicę, wpierw w jedną, potem w drugą stronę, potem spojrzawszy w sufit, jakby po natchnienie zaczęła je na nowo obracać, podczas kiedy oczy doktora były na nią zwrócone cały czas. Po jednej minucie takiego daremnego przewracania, mocno się zaczerwieniwszy, zwróciła się do męża. Janku! Co, moja droga? Czy wiesz, gdzie są te wiersze, które wskazują nam drogę do nieba? Nie, nie wiem. I widzisz, moja droga, w jaką kłopotliwą się zagmatwałaś sytuację? Nie mam najmniejszego pojęcia, gdzie to jest. W rozpaczy nasza Pani raz jeszcze szybko zaczęła przewracać stronicę, ale nadaremno. Obawiam się, proszę Pana, że mi się nie uda znaleźć tego wiersza. Wiem, że jest gdzieś tutaj. Moja biedna głowa już nie jest tak młoda, jak to kiedyś była i nie mogę sobie przypomnieć, który to jest wiersz. Ale on tam jest, dokładnie tak jak Panu powiedziałam, jako że znam go na pamięć. Czy Pani pozwoli? Bardzo grzecznie powiedział doktor Davis, delikatnie wyciągając Nowy Testament z jej rąk i otwierając go na 16 wierszu 3 rozdziału Ewangelii świętego Jana, wskazał go palcem. Czy to jest ten wiersz? Ach, rzeczywiście właśnie te słowa, tak jak je Panu powiedziałam. Tak, teraz Pan sam może się przekonać, przeczytać je i zobaczyć, że wszystko jest prawdą. I oparła się o siedzenie triumfująco. Czy Pani mi pozwoli przeczytać ten wiersz na głos? Oczywiście, proszę. Tak więc doktor Davis czyta. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak jest! Nasza Pani jest w najlepszym nastroju. Oczywiście nie podejrzewając burzy, która za chwilę miała wybuchnąć. Te właśnie słowa, które Panu podałam. Bardzo się cieszę, że je Pan znalazł. Wiedziałam, że to tam było. Przepraszam na chwilę. Chciałem powiedzieć kilka słów do tego Pana w narożniku. Proszę Pana, nie wiem, kim Pan jest, albo jak się Pan tytułuje, ale jednej rzeczy jestem pewny. Mężczyzna, który twierdzi, że brytyjski przedział kolejowy nie jest miejscem, w którym ktoś, kogo uważa się za poganina, którym ja dzięki Bogu nie jestem, mógłby dowiedzieć się o drodze do nieba, jest niegodny imienia Anglika. Mała Pani po cichu przytakiwała. A jeśli chodzi o Panią, kontynuował doktor, to Pani jest 10-krotnie gorsza. Ja weszłem do tego przedziału i Pani uważała mnie za pogańskiego księcia. I wydawałoby się, że Pani bardzo chciała pouczyć mnie co do drogi do nieba, a więc zapytałem Panią, a Pani kazała mi robić to i tamto i owo, a ani słówka Pani nie powiedziała o tym, co Chrystus zrobił dla mnie. Ani jedna zgłoska z tego nie... Wszystkiego, co Pani mi powiedziała, nie znajduje się w tym cudownym wyjątku. A ani jedno słowo, które on zawiera, nie przeszło przez usta Pani. Pani całkowicie mnie wprowadziła w błąd. Pani religia wyraża się słowem rób. Moja zaś zrobione i to stanowi całą różnicę. Biedna misjonarka załamała się, podczas gdy ten, jakoby poganin, wygłaszał wobec teraz uważnie słuchających obecnych cudowne, dobre wieści o krzyżu Chrystusa. Póki pociąg nie wjechał na stację portową,
Folkestone'u w drodze do okrętu, ubrany w płaszcz przeciwdeszczowy, gdyż padał mały deszcz. Doktor Davis poczuł, że ktoś ciągnie za połę płaszcza. Obróciwszy się, zobaczył nasze dwie starsze panny tuż za nim. Proszę nam wybaczyć. Obróciwszy się, zobaczył nasze dwie starsze panny tuż za nim. Proszę nam wybaczyć, rzekła jedna z nich, ta, która go pociągnęła za płaszcz. Lecz nie mogłyśmy pozwolić na odjazd Pana bez uprzedniego podziękowania Panu za owo błogosławieństwo, jakim były dla nas Pańskie słowa. My zawsze myślałyśmy, że musimy się starać, jak najlepiej postępować, aby się dostać do nieba, a nigdy nie rozumiałyśmy tego, że całe dzieło odkupienia zostało przez naszego Pana i Zbawcę Jezusa Chrystusa zrobione za nas i że teraz my możemy być pewnymi, że jesteśmy zbawione. Te rzeczy napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, ażebyście wiedzieli, że macie żywot wieczny, mówi pierwszy list Jana, 5:13. Proszę Pana, mówiła w dalszym ciągu z oczami pełnymi łez, my będziemy musiały dziękować Bogu przez całą wieczność za to popołudnie. W tydzień potem doktor Davis sam odszedł do swego wiecznego spoczynku do nieba. A.T. Schofield. Wydawca A.C. McGregor, 9 Laverrook Drive, Largs, Ayrshire, Scotland.